Od czasów wojny w Ukrainie wszyscy czujemy się trochę zagrożeni, trochę bardziej lub trochę mniej. Cały czas coś się dzieje na terenie Rosji, na terenie Ukrainy. No i tutaj pojawia się panika, co zrobić w sytuacji prawdziwego zagrożenia. No i niestety również tutaj pojawia się potężny problem i to nie u nas tylko w Opolu, ale w całej Polsce. Nie ma bunkrów, nie ma żadnych prac w dziedzinie obronności cywilnej. Co zrobić w tej sytuacji, kiedy już wiemy, że te bunkry nie istnieją? My jesteśmy akurat w bunkrze, który kiedyś służył jako bunkier w Urzędzie Miasta Opola. W tej chwili jest to też magazyn. Żadne bunkry nie są przystosowane do przyjmowania ludzi, nie mają udrożnionych wentylacji, nie są po prostu zdatne do czegokolwiek poza robieniem z nich magazynów. Ale jeśli będzie sytuacja zagrożenia, musimy się w jakiś sposób bronić. I co wtedy robić? Bo wiadomo, że pojawia się panika i robimy miliony głupich rzeczy. Ja myślę, że zacznijmy od takiego rozgraniczenia dwóch ważnych kwestii. Po pierwsze, bezpieczeństwo państwa instytucjonalne. To będzie zabezpieczone przez państwo, przez instytucje takie jak policja, wojsko, straż pożarna. I potem to bezpieczeństwo społeczeństwa, tak naprawdę nasze. Co my możemy zrobić? Nie panikujmy, starajmy się opanować przede wszystkim emocje i zadbajmy o to, co mamy w domu, o wyposażenie, które mamy w domu i co możemy zabrać. Dzisiaj bardzo dużo się mówi o plecakach ucieczkowych. To jest takie modne. Czy one mają sens? Mają sens, jak każda inwestycja w siebie, każda inwestycja w sprzęt, tylko że plecak ucieczkowy przed jakby rozmową o tym plecaku, koszt jego wynosił 400 zł, dzisiaj kosztuje 800. Możemy ten koszt zminimalizować, sami dobierając pewne sprzęty do niego. Od czego zacząć? Od pierwszej pomocy, bo ona będzie najważniejsza. Jeżeli nie będziemy potrafili sobie i to niezależnie od zagrożenia, bo to zagrożenie tak. Może być różnorakie i wtedy taki plecak może się sprawdzić lub nie, ale ta pomoc na pewno będzie potrzebna. Tak, pierwsza pomoc, bo nim cały system służby zdrowia wtedy ulegnie jakby załamaniu. My będziemy musieli pomóc sobie i swoim najbliższym, naszej rodzinie, bo to od tego jest właśnie to bezpieczeństwo nasze, bezpieczeństwo bezpośrednio naszej rodziny. Ale mamy taki plecak, ale gdzie mamy z nim uciekać? Kierunek jak najdalej od zagrożenia, no tak najprościej można powiedzieć. Jeżeli widzimy, że wybuchła nam elektrownia, czyli coś dzieje się z elektrownią, no to nie biegnijmy w stronę elektrowni, tylko od niej. Zawsze uciekajmy od zagrożenia. Jeżeli już nie masz gdzie uciekać, to się schowaj. No tutaj mamy problem, tak jak powiedziałaś, tych obiektów nie ma za wiele, no ale szukajmy takiego obiektu, który na tą chwilę może nam pomóc. Czy tak? Piwnica jest takim obiektem? Piwnica. Bo to jakby od czasów II wojny światowej nie tylko wiemy, że ludzie chowali się po prostu po piwnicach. Piwnica, garaż sklepu wielkopowierzchniowego, gdzieś, gdzie mamy chociaż trochę tego betonu. Od razu powiem, to nie jest super bezpieczne miejsce, bo czym innym charakteryzuje się typowa budowla, obiekt obronny, czyli ten bunkier, a czym innego jest takie schronienie tymczasowe, którym będziemy traktować, ale przed takim chwilowym zagrożeniem ona na pewno jest lepsza niż stanie na dworze. Tak? Są takie sytuacje, w których jednak myślimy o tym, no dobrze, wezmę te dokumenty, wezmę jakąś biżuterię. Tak naprawdę, czy to ma sens? Czy jesteśmy w stanie wyzbyć się takich odruchów? Dokument jak najbardziej. Dokument nas zidentyfikuje. Dzięki dokumentowi będziemy mogli podróżować. Pamiętajmy, że to, co nas spotkało, to, co spotkało Ukraina, a później nas przy napływie ludności, ustalenie tożsamości tych ludzi, którzy przybywają. Służby na Zachodzie będą robiły dokładnie to samo, co my w Polsce. Czyli posiadanie dokumentu uwiarygodnia naszą osobę i pozwoli nam szybciej przekroczyć granicę, czy szybciej uciekać po prostu od tego zagrożenia. Wiadomo, że matki zawsze bronią swoje dzieci i załóżmy, że jest to zwykły dzień pracy. Nasze dziecko jest w szkole, w przedszkolu, nasi rodzice są gdzie indziej. W pierwszym odruchu, czy lepiej jest ocenić zagrożenie, czy od razu po prostu rzucać się tak ura-bura, bo ja pędzę po dziecko, pewnie matka tak czy siak tak zrobi, ale żeby lecieć, biec i ratować i zbierać swoją rodzinę, czy zachować się też mimo wszystko bardziej racjonalnie, bo będziemy mieć wtedy większe szanse na uratowanie tych bliskich. Ciężko będzie walczyć z instynktem. No niestety, instynkt matki, instynkt rodzicielski jest bardzo silnym instynktem. Jak nawet powiemy kobiecie, stój tutaj, nigdzie nie biegnij, no i tak pobiegnie, bo będzie chciała ratować to dziecko. Nie powalczymy z tym. Ale możemy temu pomóc, tak? Czyli możemy zebrać te matki, możemy spróbować połączyć się z przedszkolem i zrobić to w jakimś grupowym zestawieniu, nie pojedynczym, bo wtedy się wywoła panika, wywoła się chaos. Czyli starajmy się na początek opanować emocje, posłuchać, co się dookoła dzieje. Czyli ten pierwszy punkt, uważaj, co się dzieje, a potem zacząć powoli działać. Nie na hura,
Nie w panice. Ale co w sytuacji zagrożenia atomowego, o którym się tak strasznie dużo mówi, jakby to eskaluje, zwłaszcza ze strony Rosji? Niedawno pojawił się taki film na jednym z portali i fajnie pokazywał właśnie ujęcie, jeżeli przytykasz kciuka i widzisz tego grzyba i przytykasz kciuka i grzyb jest większy niż twój kciuk, no to już nie ma szans na ucieczkę. Jeżeli jest mniejsze, to jeszcze możesz podjąć tą ucieczkę. Tutaj przydałaby się idealnie obrona cywilna, bo ona zapewniała nam kiedyś właśnie te szkolenie doskonale. To powiedzmy, bo ten kciuk jest bardzo fajny. Chodzi o odległość tego wybuchu. Dlatego ten kciuk, który przykrywa jakby tego grzyba wyznacznikiem tych odległości i szans naszych na ucieczkę. No im jest większy grzyb, tym mniejsze szanse. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie go tam przykryć, to możemy się gdzieś schować. No ale tutaj potrzebna jest infrastruktura i obrona cywilna, która kiedyś nas szkoliła. Świetnie, wracajmy do tego, bo czasu już nie mamy. Naprawdę, od pomysłu w głowie do realizacji to mija czas, a my tego czasu nie mamy, więc róbmy wszystko, żeby było bezpiecznie. Ale spokojnie, bez paniki, bez kupowania nagle szybko wszystkich plecaków, które są. Róbmy powolne ruchy, zacznijmy od pierwszej pomocy, od zabezpieczenia dzieci, potem dokumentów, przejrzyjmy, co jest najważniejsze. Miejmy to w jakimś miejscu, z którego szybko będziemy mogli to zabrać. Obrona cywilna regulowana była ustawą z 1967 roku i w 2022 roku została wprowadzona nowa ustawa o obronie ojczyzny, która z dniem 23 kwietnia 2022 roku zniosła całą obronę cywilną, czyli od 2022 roku do chwili obecnej nie ma żadnych regulacji, które regulują to, czym jest obrona cywilna, jakie ma zadania. Wszyscy czekamy na nową ustawę. No właśnie, bo po wybuchu wojny w Ukrainie wszyscy zaczęli się tym tematem interesować, ale nic się w tej kwestii nie zmieniło, tak? Tak. O ustawie o ochronie ludności, różnie nazywanej, mówi się już od 2015 roku. I tak naprawdę prace, które trwały, przyspieszyły w 2022 roku. Niestety utknęły na etapie legislacyjnym, uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych. W związku z zakończeniem kadencji poprzedniej Sejmu został cały projekt odłożony do zamrażarki. Nowy rząd i nowe ministerstwo, tym razem spraw wewnętrznych i administracji, zaczęło nowe prace nad nową ustawą. Po naszych skronach, bunkrach, których było w Opolu całkiem sporo, czy na Opolszczyźnie, bo ile ich było? W 78 roku. Bo zostały nam tylko drzwi, tak naprawdę. Tak. Zostały drzwi po takich drzwi. Rzeczach. To ile mieliśmy takich miejsc, żeby się chronić? Z dokumentacji, którą posiadamy, było w 78 roku na przykład 99 obiektów ogólnie objętych hasłem ukrycia na terenie miasta. Ostatnia inwentaryzacja i tak naprawdę czas, w którym były likwidowane, czyli okres 2005-2007, to było 24 ukrycia i 27 schronów. Myślę, że to jest bunkier, ale my właśnie wiemy, że to jest taki tymczas na ulicy Ozimskiej koło pływalni. Co to jest? Tak, to była szczelina przeciwlotnicza, która nadawała się na chwilówkę. Tak, na doraźne ukrycie. W momencie, kiedy zostały zlikwidowane czy zniesione wszystkie przepisy, które mówiły o tym, jak eksploatować te obiekty, jak one mają technicznie wyglądać i przede wszystkim, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie tych obiektów, no została tak jakby zamrożona w czasie i czeka na nowe przepisy, które regulują właśnie techniczne warunki utrzymania tego obiektu. Problem polega na tym, że obiekty, które były schronami, najczęściej znajdowały się albo w dużych zakładach pracy, albo w miejscach, które były zamknięte, gdzieś tam na terenie cementowni, dworca PKP, czy były na terenie spółdzielni mieszkaniowych. Straż Pożarna w zeszłym roku przeprowadziła wstępną inwentaryzację miejsc, które mogą służyć jako ukrycia. Powstał z tego portal internetowy na adresie schrony.straż.gov.pl. Można sobie przejrzeć, co zostało zinwentaryzowane przez Straż Pożarną. Jednak oprócz tego... No dobrze, ale jest zinwentaryzowane, czyli potencjalnie, teoretycznie, jakiekolwiek miejsca są,
No ale kto ma do nich klucz? No właśnie, i to jest to. Jeśli Straż Pożarna inwentaryzowała taki obiekt na przykład na terenie spółdzielni, wiemy, że administracja wpuści tam pewnie tylko mieszkańców danej spółdzielni. Nie ma regulacji prawnych, które pozwoliłyby zabezpieczyć wszystkich mieszkańców całego miasta tak naprawdę.